Zapraszam Cię bardzo, Karolina Marzantowicz, IBM. Powitajcie. Witam serdecznie. Ostatnim razem, kiedy wspólnie z mecenasem byliśmy na scenie, szkoliliśmy prawników jakiś czas temu. Ja się długo zastanawiałam, o czym tutaj dzisiaj opowiadać, bo o blockchainie mogłabym mówić długo i na różne tematy też być może, ale w tej chwili słuchając dwóch wcześniejszych prezentacji mam taką dosyć silną potrzebę, żeby popolemizować z pewnymi tezami, które padły, więc nie wiem na ile w ogóle wykorzystywać to, co przygotowałam. Pracuję w IBM, jestem dyrektorem technicznym na Europę Środkowo-Wschodnią i mam przyjemność też odpowiadać za prowadzić dział blockchain, który realizuje projekty blockchainowe właśnie na tym terytorium. 27 krajów, między innymi Polska. Co przygotowałam dla Was dzisiaj? Tak naprawdę będę pewnie polemizować w trakcie, jak będziemy sobie rozmawiać o konkretnych przypadkach wdrożenia, takich ciekawych i w ogóle nie będę mówić o kryptowalutach niestety. Czyli będę mówić o tych zastosowaniach technologii blockchain, które dotykają innych use case'ów, a ich są setki. I jeszcze, ponieważ nie jesteśmy organizacją charytatywną, można na nich dobrze zarobić. Są takie use case'y. Ale od początku. Tych projektów do tej pory, od 2016 roku zrobiliśmy no prawie 600, ale tak sobie pomyślałam, że jak napiszę 500+, to będzie tak symbolicznie i fajnie. I liczba stale rośnie. Z tego jest kilkadziesiąt dużych produkcyjnych sieci blockchain. I będę gdzieś tam wplatać, ponieważ jestem inżynierem tak naprawdę, jestem informatykiem, troszeczkę teorii, żeby być może uporządkować pewne rzeczy. Więc przede wszystkim rozwiązania blockchainowe to są sieci. Tak? Mówimy o nich sieć blockchain. Jedno takie rozwiązanie to jest sieć blockchain. Infrastruktura dosyć niskopoziomowa tak naprawdę. Już API, które wystawiamy, to nie jest do integracji z interfejsem czy z czymś innym, to już nie jest sam blockchain. Blockchain to rozproszony, zdecentralizowany, jakby rozdecentralizowana technologia i ta decentralizacja jest nawet ważniejsza niż rozproszenie, bo systemów rozproszonych jest dużo różnych. Tak? Twitter jest rozproszonym systemem w oparciu o architekturę systemów rozproszonych, nie wiem, Slack, YouTube. Tych systemów rozproszonych w tej chwili w różnych architekturach i technologii, które je wspierają, mamy dużo. Blockchain jest zdecentralizowanym. Zdecentralizowaną oprogramowaniem rozproszonego rejestru, który używa algorytmów zdecentralizowanego konsensusu. Ja osobiście uważam, że nie wystarczy spełnić jednego z argumentów, żeby się móc nazywać blockchain, trzeba ich spełnić więcej, bo jeżeli to jest tylko zdecentralizowany rejestr, to jest po prostu rozproszona, zdecentralizowana baza danych, jeżeli nie ma tam jednocześnie algorytmów zdecentralizowanego konsensusu. Więc dla mnie, z mojego punktu widzenia takiego informatycznego, minimalnie te dwa muszą być spełnione. Nie muszą być smart kontrakty, mogą. Natomiast zdecentralizowany rejestr przechowujący transakcje w blokach, bloki w łańcuchu i do tego zdecentralizowane algorytmy konsensusu. Projektów dużo. W oparciu o jaki blockchain my je realizujemy? Kto słyszał o Hyperledger? Hyperledger założone przez Linux Foundation. Kto słyszał o Linux Foundation? Lepiej. Większość, bym powiedziała, takich chyba najpopularniejszych albo bardzo popularnych produktów open source'owych, które używamy, szczególnie w informatycy używają, programiści używają, jest prowadzonych przez tą fundację. Linux Foundation założył Hyperledger. My jesteśmy jednym z członków założycieli, ale tych firm jest tam w tej chwili, firm i organizacji bardzo dużo, około 200. Między innymi na przykład członkiem Hyperledgera jest też Ministerstwo Finansów Litwy. Więc to są bardzo różne organizacje, firmy technologiczne, uniwersytety, bardzo szerokie środowisko. Hyperledger jest w tej chwili największym i najbardziej aktywną społecznością open source'ową. Wszystkie tam projektów jest dużo, o tym będziemy mówić za chwilkę.
największy i najbardziej aktywny community open source'owe. To, co robi Hyperledger, to robi tak naprawdę z punktu widzenia technologicznego dwie rzeczy. Software blockchainowy, różne to, co jest na górze, różne frameworki, różne oprogramowanie blockchainowe, South of Lake, lidowany przez Intela, Airoha, bardzo ciekawy projekt, gdzie kod źródłowy jest pisany w C. To jest taki projekt, za który ja osobiście trzymam kciuki. Hyperledger Fabric, ten, który my wykorzystujemy w większości naszych interpretacji, Indie i Barrow. Barrow się jeszcze nie dorobił logo. I to jest software, w oparciu o który możemy budować sieci blockchain. Każdy troszeczkę inny, ale każdy ma te wspólne cechy. Rozproszony, zdecentralizowany rejestr, zdecentralizowane algorytmy konsensusu, smart kontrakty. Poniżej narzędzia. W związku z tym, że technologia jest młoda, szybko się rozwija, a chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób było w stanie budować rozwiązania w oparciu o tę technologię, to rozwiązania, które pomagają. Explorer, który pomaga nam zaglądać, co jest w blockchainie. Kto buduje rozwiązania, pisze, koduje, to wie, że nie jest to tak proste jak zaglądanie do bazy danych. Composer, który pozwala osobom bez głębokiej znajomości technologii blockchain zbudować prototyp sieci. Quillit do benchmarków wydajnościowych. Też bardzo ciekawe, nowe narzędzie. Nie Quillit, przepraszam, Caliper. Sam Fabric, czyli ten software, który my wykorzystujemy. Wykorzystujemy go z różnych względów. Po pierwsze, w momencie, kiedy Hyperledger powstał, zdeponowaliśmy ponad 40 tysięcy linii kodu tego, co sami tworzyliśmy jako nasz blockchain. Zdeponowaliśmy do środowiska open source'owego. Ale, że tak powiem, organizacja open source, open governance, także w momencie zdeponowania oprogramowanie tworzyło 159 programistów z 27 organizacji. 20% programistów to byli programiści niezrzeszeni. Czyli ktoś taki, każdy można by powiedzieć, mógłby to być. Link do dokumentacji dla zainteresowanych. I teraz przeskakuję szybciutko do use case'ów, bo wydaje mi się, że one są ciekawe. Wybrałam 3, zakładam, że zdążę opowiedzieć 2. Ale pierwsze 2, które wybrałam, które bardzo bym chciała wam jakby pokazać, to są takie, które mają jedną wspólną cechę, która spowodowała, że ja tak naprawdę w tej technologii, po przeczytaniu papieru Satoshi Nakamoto na początku 2012 roku, zakochałam się. Zakochałam się jako w koncepcie takiej technologicznym i w tym, że ktoś połączył znane, istniejące od dawna algorytmy funkcjonujące w IT w jedno rozwiązanie, które pozwala nam zmieniać modele biznesowe i budować zupełnie nowej wartości rozwiązania w tym cyfrowym świecie. Takie nie tylko o nowej wartości biznesowej, ale o dużo jakby podnosząc jakość tego, gdzie my jako społeczeństwo możemy być. I pierwszy przykład to jest z sektora energetycznego. Puszczę króciutki filmik, żebym tak cały czas na wydechu nie mówiła, a później sobie o nim porozmawiamy. Nie, przepraszam. Moje miejsce. It is not just power generation that is changing due to the energy transition. So too are consumer habits. Consumers are becoming producers, as many of them generate electricity themselves and feed it into the grid. Transmission system operators must react flexibly to this volatile feed-in of renewable electricity into the power grid and to the increasingly complex energy consumption behavior. In this context, blockchain technology offers a unique potential for the entire energy sector. It supports the secure and fast exchange and storage of data. As a consequence, end users will help to keep the grid stable. With 2 groundbreaking blockchain pilot projects, TenneT is now setting a revolutionary milestone for the energy supply system of the future. Allowing TenneT to integrate flexible capacity of household batteries
and charging points of electric cars. Thus, the blockchain network acts as a virtual power plant. In Germany, TenneT, in collaboration with Sonnengruppe, is integrating decentralized battery storage systems into the energy supply system. A network of domestic solar batteries is operating via the control center of Sonnen e-services to constantly adjust the intelligent charge management of the batteries to the respective demand in the TenneT network. In a second pilot project in the Netherlands, TenneT, in collaboration with Van der Bron, uses the capacity of car batteries to help balance the grid by interrupting or reducing the battery's charging capacity and feeding the energy into the power grid instead. The increased use of data and greater flexibility provided by blockchain technology help to reduce stabilizing redispatch measures, such as the expensive cutdown of wind turbines in Germany. That means, in the future, we will no longer have to waste wind power just because we cannot transport it. In the Netherlands, the use of blockchain technology helps to make sure that not only power plants will steadily maintain the balance between production and consumption. Now owners of electric vehicles can also help to keep the grid frequency at 50 Hz. Both pilot projects are the next innovative step in shaping the energy environment of the future and in giving consumers the opportunity to actually contribute to the energy transition. TenneT, taking power further. Sektor energetyczny jest bardzo dobrym sektorem dla przypadków użycia technologii blockchain przez swoją zdecentralizowaną naturę. Bardzo dużo różnych uczestników z definicji, nawet bez tych prosumerów, gdybyśmy ich nie brali pod uwagę. W związku z tym wszędzie tam, gdzie mamy dużo zewnętrznych uczestników, dobrze jest, jakby technologia, bym powiedziała, ten pierwszy taki warunek jest spełniony. Technologia się nadaje, nie muszą być to użytkownicy peer-to-peer, mogą być to użytkownicy B2B. Ale też ten sektor się zmienia tak naprawdę. Niemiecka agencja odpowiadająca za rynek energii opublikowała rok temu bardzo fajny dokument, który pokazuje ponad 20 use case'ów, gdzie można by blockchain wdrożyć z wyliczonymi korzyściami dla całego sektora. I to, co tutaj mi się podoba w tym rozwiązaniu, pewnie dojrzałość rynku holenderskiego i niemieckiego, jeżeli chodzi o wykorzystywanie tych odnawialnych źródeł energii, jest inna niż u nas. Ale one są jakby te sieci energetyczne, które bazują w dużej części na odnawialnych źródłach energii, mają swoje wyzwania. Te wyzwania polegają z tym, że trzeba utrzymać stabilność sieci na tych 50 megahercach, gigahercach i nie możemy tej energii wrać więcej, bo będzie blackout. I jeżeli wiatr nie wieje, a słońce nie świeci, to znowuż poziom spada tak naprawdę i też będzie blackout. To samo, ten sam skutek być może nie jest bardzo bolesny dla pojedynczego mieszkania, ale może być bolesny dla szpitala czy szkoły. I teraz otworzenie się na nie tylko jakby prosumerów, ten trend, który mamy u nas, że możemy sami zacząć produkować energię, ale że my jako obywatele możemy się włączyć do sieci z naszym samochodem czy z baterią, którą mamy w domu, i pomóc w stabilizacji tej sieci, systemu, z którego korzysta cały kraj, całe miasto, województwo. Udzielamy wolnego miejsca na naszych bateriach po to, żeby w momencie, kiedy jest nadmiar produkcji energii, czy to z wiatraków, czy z solarów, można ją było wrzucić do nas. I w drugą stronę, jeżeli mamy tą energię na naszych bateriach, a będzie zapotrzebowanie na sieć, żeby uzupełnić niedobór, to pomagamy w taki sam sposób. I to jest taka rzecz, która przez wiele use case'ów się powtarza. Te use case'y jakby zwiększające, po angielsku się ładnie mówi, digital inclusion. I to jest to, co mnie w tej jakby technologii tak naprawdę najbardziej porywa. Nasza rola zupełnie się zmienia. To nie jest tylko kwestia tego, ile zarobimy dzięki temu, że się do sieci włączymy. Tylko że przez to, że mamy taki, a nie inny samochód,
możemy pomóc w stabilizacji sieci. Drugi przykład, krajowy. Kto wie, kto wdrożył to rozwiązanie? Krajowy znaczy polski. KDPW. Kto wie, co ten skrót oznacza? Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Estonia też ma u siebie wdrożone tak, podobne rozwiązanie. Zdalne głosowanie w ramach walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Rozwiązanie jest po pozytywnym jakby prototypie, który pozytywnie przeszedł całą ścieżkę. Mam nadzieję, że zostanie wdrożone produkcyjnie. Nie ma filmiku, więc będę mówić. I rozwiązanie, które ma znowu tą samą cechę, która miała tamto, a zupełnie inne. Tak naprawdę adresuje potrzebę drobnych inwestorów. Tych, którzy posiadają jedną, dwie, dziesięć akcji, nawet jak posiadają 100, to z wielu milionów. I tak naprawdę kto posiada akcje jakichś spółek? Kto brał udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy? No właśnie, tak. Czyli procentowo to jest pewnie niewielki procent współwłaścicieli tych firm. Tak naprawdę mało kto z takich drobnych inwestorów czuje się jak współwłaściciel, a powinien de facto. I platforma umożliwia dla walnych zgromadzeń akcjonariuszy, emitentów, robionych przez emitentów, możliwość oddawania głosów, tak jak jest to możliwe obecnie w formie korespondencyjnej, czyli listownie, zrobienia tego zdalnie. Co ta platforma może zmienić? Tak naprawdę, bardzo często większościowy udziałowiec to nie jest ten, kto ma 51%. On bardzo często ma 20, 21%, ale ponieważ cała reszta jest rozdrobniona, to on jest tym udziałowcem większościowym, który decyduje o charakterze i strategii danej firmy. I w tym momencie, mając taką platformę, nikt nie zabroni tym drobnym inwestorom gdzieś tam w internecie się spotkać i być może zdecydować wspólnie razem, jaka strategia byłaby słuszna dla podmiotów, które inwestują swoje pieniądze. Jest to oczywiście platforma, która jest ryzykiem dla inwestorów większościowych, ale tak naprawdę wyrównuje szanse, daje możliwość korzystania ze swoich praw tym, którzy zazwyczaj z nich nie korzystali. To jest to, co ta technologia nam daje, zapewniając też transparentność, przezroczystość, niezmienialność danych. Tutaj w tym projekcie to, co jest ważne, brał udział regulator nasz finansowy, KNF. I bardzo pozytywnie technologię zaopiniował. Czyli są use case'y, są takie przypadki użycia, gdzie nawet surowy regulator po spędzeniu trochę czasu, przyjrzeniu się technologii, potestowaniu technologii, będzie w stanie ją zaopiniować pozytywnie. Zostawię następny przykład, bo materiały pewnie będą i tak do ściągnięcia. Tak, to sobie obejrzycie, będzie o diamentach. Taki blockchain, którego chciałabym być częścią. I już tylko w ramach podsumowania. Zachęcam do jakby eksperymentowania i eksplorowania tych przypadków biznesowych. Do budowania jakby ekosystemów w oparciu o tę technologię. Do łączenia różnych zewnętrznych uczestników, tak aby optymalizować obecne procesy w tym obszarze B2B. Ale też dostarczać zupełnie nową wartość, nowe usługi, łącząc zewnętrznych dla siebie uczestników. Trochę o referencjach, tutaj podaj IBM Blockchain, szkolenia dla programistów, jeżeli ktoś by miał ochotę się pobawić. Dla nieprogramistów, ale takich, którzy się nie boją technologii, polecam Composera. Jest tam wiele przykładowych, predefiniowanych modeli do postawienia sieci blockchain w 10 minut. Tak naprawdę. No i oczywiście jak ktoś się jeszcze bardziej nie boi, można pobrać cały kod. Wszystko jest open source'owe, otwarte, dostępne dla wszystkich. Idealnie. Dziękujemy bardzo.
Macie już narzędzia, możecie być prosumentami w sieciach blockchainowych, a jeśli teraz chcecie zadać pytania Karolinie, to ja zapraszam. Gratuluję bardzo fajnej prezentacji. Może dzisiaj wolno już myślę, ale nie bardzo zrozumiałem, po co w tej sieci elektrycznej jest blockchain, bo przecież mamy smart liczniki i prosumenci już w Polsce funkcjonują całkiem dobrze bez blockchaina. W tej sieci energetycznej tak naprawdę nie chodziło o prosumentów, którzy produkują energię na swoje potrzeby, tylko o włączenie baterii, takiego flexible storage, bym powiedziała. Blockchain po pierwsze rozlicza, bym powiedziała częściowo rozlicza, bo dalej do rozliczenia są wykorzystywane systemy billingowe tak naprawdę. Gdzieś tam to, w jaki sposób kontrybuują do sieci ci uczestnicy, jest potwierdzane właśnie, ile czasu, jaka ilość energii była przechowywana. Tam jest też kilku pośredników w trakcie, czyli bym powiedziała tak, oni są, samochody są grupowane w takie virtual power plants. Mamy taki storage, jakby zwirtualizowaną baterię, która składa się na przykład z 200 samochodów, z których w danym czasie może być dostępnych tyle ile chce. Więc troszeczkę jest jakby tych nowych graczy w ogóle, których nie było do tej pory. Rejestrowane są transakcje różnego rodzaju, między innymi ile przez jak długo energii, w którą stronę. Później jest ta informacja przekazywana do systemów billingowych obecnych, takie jak są wykorzystywane przez operatorów do rozliczeń. Nie ma bezpośredniego, bym powiedziała, korzyści finansowych, można je, czyli nie było tam takiego scenariusza do tej pory, żeby można było tylko zarabiać na tym, można było mieć to tylko rozliczane w ramach balansu swojego rachunku. Rozumiem tą część niezaprzeczalności transakcji, tak, i grupowania tych odbiorców energii, którzy przechowują, magazynują, bo wiadomo, że sieć energetyczna nie chce handlować z pojedynczymi konsumentami, tylko właśnie chce handlować megawatami, tak? Więc bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Trochę lepiej chyba rozumiem teraz. Pewnie jakiś rysunek architektury, jakby był, to byłoby lepiej widać, a w filmiku tego faktycznie nie było. Moje pytanie w sumie podobne. Mam pytanie o te walne zgromadzenia, bo nie do końca rozumiem, jaki jest tam element konsensusu i czy podobnego zastosowania takiego zdalnego głosowania nie dało się zrobić bez blockchaina? Jaka jest taka główna zaleta? Ja bym powiedziała tak, walne zgromadzenie, czy głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy da się zrobić w oparciu o system centralny, to na pewno. I każde z tych rozwiązań będzie miało swoje plusy i minusy, tak? Z jakiegoś powodu jest to rozwiązanie rozproszone. Jedna platforma, na której mamy emitentów, tych, którzy, domy maklerskie, banki, przez których dokonujemy, którzy poświadczają posiadany przez nas stan akcji, regulatora, który jest tam obserwatorem, czyli w różnych rolach różni gracze tak naprawdę. To jest jedna rzecz. Inwestorzy nie są częścią sieci blockchain, korzystają tylko z aplikacji tak naprawdę. I teraz jeżeli chodzi o sam konsensus, pierwsze pytanie. Czyli w ramach fabryka, bo to każdy z tych software'ów, zresztą hyperledgerowych, ma inne algorytmy konsensusu. Bardzo często ma ich więcej niż jeden. Tutaj wykorzystujemy, mamy do wyboru z punktu widzenia takiego teoretycznego, to są albo crash fault tolerant, albo Byzantine fault tolerant. Założenie jest takie samej architektury referencyjnej w Hyperledgera, że musi być możliwość wymiany. Są jakieś wymagania na algorytm konsensusu zdecentralizowanego, ale musi być taki plug and play. Stąd różne wymagania. Tutaj w tym przypadku jest to Kafka, czyli ten crash fault tolerant, Kafka ordering. Zupełnie inne algorytmy. Sieć prywatna, permissioned, nieanonimowa. Wszyscy użytkownicy sieci znani. I teraz do czego może być wykorzystywane? Skąd możliwość potencjalnych, bym powiedziała, sporów czy niezgodności? Mamy ogłaszaną agendę walnego zgromadzenia. Jest, nie wiem, dzień już do walnego zgromadzenia. Zmieniamy jedną z uchwał, na która będzie głosowana. Chcemy mieć pełną transparentność, kto, kiedy, co, w którym momencie zmieniał. Tak? Inwestorzy już mogą oddawać głosy. Być może chcą wiedzieć, że coś
uległo zmianie. To szczególnie w takim trybie korespondencyjnym, kiedy wysyłamy, jak już je wyślemy, a coś się zmieni w agendzie, w zasadzie nie wiadomo, jak ten głos na dany punkt traktować wtedy. Tak? Do tego dochodzi jeszcze proxy voting, czyli wystawianie upoważnień. Kto może w moim imieniu oddawać głosy, na jakich zasadach i ewentualnie zmiana, gdybym chciał zmienić zdanie w tym obszarze. To z punktu widzenia transakcji biznesowych, które powiedzmy mogą podlegać wątpliwościom, czy jaka może być korzyść z rozproszonego algorytmu konsensusu. Kolejne pytanie. Jakie były największe problemy przy wdrażaniu tych aplikacji? Było ich już dużo, więc pewnie wdrażając i prywatne, i publiczne sieci blockchain, problemów też było niemało, na przykład właśnie testowanie, zarządzanie uprawnieniami. Tam powiedziała tak, największe problemy w ogóle nie są techniczne. W takich wdrożeniach B2B, gdzie łączymy w jedną sieć bardzo często dużych graczy biznesowych, bardzo często takich, którzy konkurują ze sobą na co dzień, największy problem jest zrobienie tego konsensusu, nim zaczniemy cokolwiek kodować, nim ustalimy, co i w jaki sposób ma być robione. I bym spojrzała na to tak, kto z was słyszał o R3, konsorcjum R3, które wykorzystuje Cordę pod spodem jako technologię. Konsorcjum powstało, bardzo szybko dołączyło do niego 80 banków i przez bardzo długi okres czasu nie byli w stanie żadnego produktu wypuścić na rynek. Mieli określone, bo jak jest w składzie decydentów 82 największe światowe banki, to ustalić, który przypadek użycia wdrożymy pierwszy, jaki będzie zakres, na którym rynku, bo wszystkie te banki są globalne, światowe, zajmuje to dużo większy okres czasu, niż żeby usiąść i to wdrożyć. I z punktu widzenia teraz tych wyzwań technicznych, tam powiedziała tak, większość tych takich prototypowych rozwiązań, które wdrażamy, to są 2 do 4 miesięcy. To są krótkie projekty, one technicznie nie jest to aż tak trudne. Wyzwania są pewnie w obszarze wydajności, ale mając już w tej chwili tą wydajność w ramach sieci permissioned, to są setki transakcji na sekundę, w zależności jeszcze od logiki w smart kontraktach, jeżeli ona jest minimalna, to nawet do 1000 transakcji na sekundę. Wydajność już nie jest wyzwaniem, była 2 lata temu. Właśnie a propos tej wydajności, to co napędza taką sieć? No bo rozumiem, że scentralizowane, no to sobie tam działają gdzieś na jakimś silniku, a jeśli są zdecentralizowane, to działacie na jakichś platformach większych, Ethereum, Neo? Nie, to bym powiedziała tak. Hyperledger Fabric to jest to samo co Ethereum, tylko inne oprogramowanie. Ethereum jest oprogramowaniem. Bitcoin, tak? Bitcoin to też software, w oparciu o który możemy budować sieci blockchain, jak i aplikacja z tym najbardziej znanym use case'em, tak, o którym słyszeliśmy. Fabric, Southflake, Airoha to jest software w oparciu, to są te silniki, w oparciu o który budujemy sieci. Jeżeli ktoś nie zna, chciałby się zapoznać, to naprawdę najbardziej, że tak powiem, zachęcam do Composera, który w taki sposób trochę z przeklikaniem pokazuje, jakie są podstawowe komponenty, o czym trzeba pomyśleć. Okej, tak. Tylko chodziło mi o to, skąd bierzecie moc na te transakcje, na ruch w sieci? Z pasji programistów. Nie, żartuję. Sieci permissioned, prywatne, nie potrzebują mocy. 1000 transakcji na sekundę, no to jest bardzo duża moc. Bym powiedziała tak, nie potrzebują mocy, bo mają inne algorytmy konsensusu. Nie korzystają z algorytmu proof of work. Nie korzystają z algorytmów proof of stake, korzystają na przykład z całej gamy algorytmów klasy Byzantine Fault Tolerant albo od niedawna Crash Fault Tolerant, czyli zdecentralizowane algorytmy konsensusu, ale zupełnie inne. I teraz one są, jak można by powiedzieć, lżejsze, dalej są zdecentralizowane, ale są lżejsze, nie potrzebują tak dużej ilości mocy. Z jakiego powodu? Bo uczestnicy sieci są znani. Nawet jeżeli transakcje, dbamy o prywatność transakcji,
ale uczestnicy sieci są znani. I teraz w takich use case'ach B2B tak naprawdę ciężko sobie wyobrazić use case, kto ma firmę. Pomyślcie o jakimś przypadku waszej działalności, kiedy możecie sobie pozwolić na dokonywanie transakcji z kimś, kogo nie znacie. Wiecie, jakiej chcecie dokonać transakcji, ale nie wiecie jakby z kim jej dokonacie w imieniu swojej firmy. Jakiś przykład? Żeby to było zgodne z prawem. Ciężko te przykłady. Stąd jakby naszym zdaniem i pewnie nie tylko naszym tak naprawdę, w tych use case'ach B2B uczestnicy muszą być znani. Jest to takie KYC albo jakiś proces ich onboardingu do sieci tak naprawdę. I w związku z tym możemy sobie pozwolić na inne algorytmy. Jak mamy anonimowych użytkowników, jakby poziom zaufania jest bardzo niski, stąd zupełnie inne algorytmy. Tak, jeszcze kontynuując ten poprzedni wątek, to dobrze rozumiem, że to jest zdecentralizowane, ale nie rozproszone w uproszczeniu. A jak może być zdecentralizowane, a nie rozproszone? No, zdecentralizowane przez algorytmy, ale mimo wszystko hostowane przez znane serwery, tak? Nie, serwery nie muszą być znane zupełnie. Czyli mamy tak, zewnętrznych dla siebie uczestników, każdy z nich ma swoje nody, jeden lub więcej, i trzyma je gdzie chce. Jest to skonfigurowane i połączone w jedną sieć, tak naprawdę, ale ja mogę trzymać moje nody w chmurze publicznej, ktoś może trzymać je u siebie zupełnie. No musimy skonfigurować komunikację sieciową pomiędzy nimi, więc musi być jakby rozproszenie i decentralizacja, podstawowe warunki, i jedno i drugie. Natomiast żeby dołączyć do sieci, ten proces, bym powiedziała, jest biznesowo i technologicznie utrudniony. Nie każdy sobie może bez spełnienia jakichś warunków do tych sieci dołączyć. Rusza teraz w Europie taka duża sieć WeTrade, która będzie tam 9 europejskich największych banków, będzie świadczyć finansowanie w oparciu o sieć blockchain i praktycznie każdy bank może dołączyć, jest kolejka, tylko czekają na produkcyjne uruchomienie sieci, żeby zacząć dopuszczać nowe banki, ale jest cały formalny proces. Tak, można dołączyć, ale i tu lista wymagań prawnych. Czy są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o tworzenie ekonomii oparte na tokenach, jeżeli chodzi o zastosowanie takiej możliwości przez Hyperledger, znaczy hostowania tego w Hyperledger? Tam nie ma stosowanych tokenów tak naprawdę. Akurat w Hyperledgerze nie... Jakby koncepcja sama blockchainowa, wszystko możemy zdigitalizować, każdy aset, jaki chcemy, każdego rodzaju zasób, ale jakby to on staje się tym naszym tokenem. Czy to będzie walne zgromadzenie akcjonariuszy, czy głos, czy będziemy śledzić transport żywności w kontenerach. Nie przeliczamy tego na... Bym powiedziała, taka koncepcja jest troszeczkę inna niż... To dając przykład już konkretny. Mhm. Numerai. Znany przykład, czy nie do końca? Przepraszam, jeszcze raz, jaki? Numerai. Nie. Numerai, można powiedzieć, zbiera forecasty dotyczące fundu hedżowego od analityków i te przewidywania są stake'owane za pomocą tokenów. Czyli jeżeli nie ma możliwości stworzenia tokenów, to w tym momencie nie ma możliwości stworzenia takiego ekosystemu. Czy dobrze to rozumiem? Nie, to ekosystem można stworzyć, tylko jakby token sam w sobie nie istnieje jako obiekt, bym powiedziała, w architekturze. Będzie taki, co by było naszym zasobem takim głównym, który byśmy śledzili. Bo w blockchainie śledzimy historię transakcji związanych z jakimś aktywem, z jakimś zasobem. Co by było takim zasobem w tym przypadku? No, tym zasobem jest tutaj ten przewidywanie danego analityka. Tylko to jest. I to modelujemy jako zasób. I to modelujemy jako zasób odpowiednio. Jeszcze muszę to przetrawić. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Może ostatnie. Ale to tak szybko. Czy drugi case
Kilka razy. Nie wiem. Do głosowania, do całości. Też, żeby później fajnie prześledzić dodatkowo, jakby, ponieważ jest to taka duża nowość, to poza tym, że całe głosowanie jest robione, to później jeszcze każdy chce zobaczyć, co się pojawiło kiedy w tym blockchainie. To dziękuję bardzo. Ach, jeszcze jedno pytanie. To, tak, zadajemy szybko. Słuchajcie, to już ostatnia aula. Możemy sobie pozwolić. Dziękuję bardzo uprzejmie. Ja mam takie pytanie dotyczące tworzenia tych sieci blockchainowych w przypadku wdrożeń B2B, bo o ile w przypadku Bitcoina możemy zrozumieć, że opierają się one o uczestników, którzy chcą wymieniać się kryptowalutą, to w jaki sposób są one tworzone właśnie dla biznesu? Kto fizycznie wchodzi w skład takiej sieci? Ja bym powiedziała, tutaj patrzymy per przypadek użycia, który chcemy stworzyć, tak? Stworzyć ją może każdy. To są inicjatywy robione przez startupy albo przez jakichś dużych graczy, przez konsorcja, które się tworzą, przez kogoś, kto narzuca coś. Jest wiele inicjatyw, które w tej chwili banki centralne prowadzą. WeTrade, czyli konsorcjum 8 największych banków, no to mamy dużych kilku graczy, czyli są ci uczestnicy, którzy chcą coś razem zrobić. Ale trzeci przykład, który nie był pokazany, o diamentach pojawił się startup, który wymyślił, że zdigitalizuje w ramach blockchaina cykl życia diamentów. I w tej chwili mają w zasadzie większość rynku światowego, ponad 90% w swojej bazie. Nie muszą wykupywać mocy obliczeniowej, bo technologia tego nie wymaga. Postawili sobie sieć, która... Tak, postawili... Musiał ktoś całe rozwiązanie zbudować dla nich, tak? Całe rozwiązanie, całą sieć, każdy ma u siebie nody swoje. Sieć działa. Zamknięta, bo prywatna, czyli żeby do niej dołączyć, każdy kolejny bank będzie musiał przejść taki proces onboardingu biznesowego. Nie wymagają tej specjalnej, wymagają no, komputerów tak jak każdy jeden system, tak? No bo mają u siebie te nody, pewnie więcej niż jeden w każdym banku. Natomiast wymaga to zdecydowanie, bym powiedziała, takiej normalnej mocy obliczeniowej, jak każde transakcyjne systemy, lokalnie dla każdego z nich. Słuchajcie, nie kończą się domysły i nie kończą się nowe możliwości związane z blockchainem, ale my dziś już kończymy. Bardzo dziękuję prelegentom, gościom. Dziękuję wam, że tak licznie przybyliście.